Halo? Ktoś tu jest? Hej. Proszę, wysłuchaj mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Czy ty jesteś pan Bartek? Co? Wujek pan Bartek? Ten, co chodził z notatnikiem i pytał o różne rzeczy? Tak, to ja. Wujek pan Bartek. To ja, Maciek. Maciek? Maciek, czemu wszędzie jest tak ciemno? Nie wiem, naprawdę. Ta pani od białej sukienki szperała w skrzynce elektrycznej w przedsionku. Jak sytuacja? Nic mi nie jest. Jest pełno mazi. Nie ma prądu. Nie byłem... Janowscy. Rodzina, która tu mieszka. Spotkałeś kogoś z nich? Jak wyglądają? Zauważyłeś coś niezwykłego? Nic tu kurwa nie jest zwykłe. Co mam ci powiedzieć? Posłuchaj. Jeśli zależy ci na tej durnej mapie, która doprowadzi cię do tego twojego Bartka, rozejrzyj się po domu. Spróbuj wszystko oświetlić najlepiej jak się da. Ta maź. Nie lubi sztucznego światła. Pogadaj z gówniarzem, może coś z niego wyciśniesz. Już z nim gadałem. Mówił, że ktoś grzebał w skrzynce z korkami. Gratulacje. Dzieciak rozgryzł to szybciej od ciebie. Światło elektryczne potrzebuje prądu. Nadążasz? A prąd mieszka w tej buczącej skrzynce przy drzwiach. Uważaj tam na siebie. Jeszcze się tu pokręcę. Jakbyś kogoś potrzebował z mózgiem. Pierwszy mamusia zostawiła cię samego? Oświeć na maś, jeśli cię blokuje. Aha, poprzesuwaj meble albo coś. Jak jesteś taka mądra, to czemu nie wejdziesz do środka i sama tego nie zrobisz? No jasne, na pewno potrzebujesz moich 40 kg żywej wagi, żeby przepchnąć kilka mebli.
Bawiłeś się żarówkami i bezpiecznikami? Nie, naprawdę nie. Powiedz prawdę. Muszę wiedzieć, gdzie są. No dobra. Przestraszyłem się, jak przyszła ta pani od białej sukienki. Potem se pomyślałem, że ona też może się bać ciemności. Każdy się boi. Poszedłem do skrzynki i zacząłem wykręcać korki. I wtedy usłyszałem hałas. Jaki hałas? Nie mogę ci powiedzieć. Był bardzo straszny. Spanikowałem. Pamiętam tylko tyle, że wbiegłam do salonu i schowałam się pod kanapą. Nie mogę pojąć, czemu to aż tyle trwa. Rusz z głową. Na pewno byłeś w każdym pomieszczeniu i zabrałeś wszystko, co się dało? Może da się jakoś sprawdzić, czy wszędzie zajrzałeś? Jezus Maria, Tomuś! Wystraszyłeś mnie. Słyszałam jakieś hałasy, ale nie wiedziałam, że to ty. Myślałam, że to jaki intruz. No to zamknęłam drzwi. W dzisiejszych czasach to wszędzie pełno groźnych typów. Jak się tu dostałaś do cholery?
No przecie ja sąsiadka jestem. A co, jakby się coś złego działo pod ich nieobecność? Spójrz, no Tomuś, im dłużej patrzę na te zasłony, tym bardziej mi się podobają. Wszyscy pękną z zazdrości, jak zobaczą moją suknię. Teraz wybacz, ale nie mam za dużo czasu. Muszę zacząć żyć. Wujek, pan Bartek? Maciek? Ty tutaj? Jak tu wlazłaś? Powiedzmy, że jestem bardzo dobry w chowanego. Właśnie dlatego pani od białej sukienki mnie nie znalazła. A, rozumiem. Czemu masz pierścionek dziadka? To nie zabawka, wiesz? To naprawdę pierścionek twojego dziadka? Te symbole... No jasne, że tak, ale możesz go na trochę pożyczyć. Tylko odłóż go potem na miejsce, dobra?